witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch i zaczynamy drugą kolejkę Mistrzostw Europy. W pierwszej kolejce, no niestety, polegliśmy, ale podobno mamy pokonać Hiszpanów, także spokojnie, spokojnie. Miałem nagrać odcinek wczoraj, ale przez brak czasu go nie nagrałem i to w sumie nawet lepiej, bo miałem obstawić, że Francja, Niemcy, obie drużyny strzelą bramkę. Niemcy strzelili, tyle że nie do swoich, także nie jesteśmy sami. Niemcy pozazdrościli nam samobój, czyli też mają. Jest dobrze. Dzisiaj wjeżdża na tapetę bardzo fajne mecze w sumie. Włochy, Szwajcaria, w sumie nie, po kolei. Finlandia, Rosja. Właśnie, pokażę Wam ten ostatni kupon, który obstawiałem. No niestety Belgia tylko nie pykła. Gdyby ten rzut karny był strzelony, to by kupon siadł. No ale są ważniejsze rzeczy w tym meczu się działy niż mój kupon. Dobrze, że Eriksenowi nic nie jest. Wraca do zdrowia. A my zaczynamy drugą kolejkę. Finlandia, Rosja. Lubię obstawy te zakłady kombinacyjne. Całkiem fajnie to wygląda. I jest Rosja remis i powyżej 1,5 bramki 1,60. Jest świetny kurs na to. Obstawimy sobie. Tak, w ogóle prawdopodobnie dzisiaj wszystkie tak obstawimy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Lubię właśnie obstawiać te właśnie z podpórką i półtorej, bo w drugiej kolejce już dużo drużyn musi się otworzyć i muszą grać. Jak na przykład Rosja. Następny mecz dzisiaj jest 18. Turcja, Walia. Dla mnie Turcja nadal jest drużyną, która może zamieszać, mimo to, że Włosi naprawdę ich zdeklasowali, ale Włosi nadal twierdzą, że grali u siebie. Dzisiaj będzie prawdziwy test Turcji, czy naprawdę coś będą grać. No moim zdaniem będą i zagrają. Czyli dajemy Turcja, remis i powyżej 1,5. I ostatni mecz na dzisiaj to jest Włochy, Szwajcaria. I tu będzie bez niespodzianek tak samo zakład kombinacyjny. I mamy Włochy, remis i powyżej 1,5, 1,60. Bardzo fajne kursy są na to. Jutro. Jutro zaczynamy meczem. Jakim to meczem? Ten jest ostatni. Ten jest tutaj. Aha, i to będzie na pewno Ukraina. Macedonia. Jak Ukraina wyjdzie z takim serduchem jak na Holandię w drugiej połowie, to myślę, że to pykną. I obstawimy tak samo. Ukraina remis i powyżej 1,5. 1,50. Powiem Wam, naprawdę super te kursy są. Drugi mecz jutro. Belgia, Dania. Tak jest. Obstawiamy. Belgia, Dania. Dania musi. Belgia nie, ale Belgia ma fajny skład, który myślę, że przetrzymają ich bez problemu. Dania bez Eriksena straciła tak jakby mózg całej operacji. I to będzie Belgia remis i powyżej 1,5 bramki. I ostatni mecz z jutra. To jest Holandia, Austria. Holandia przy 2-0 dać sobie strzelić szybko dwie bramki, chociaż ta bramka Jurmolenki piękna. I tu sobie bierzemy Holandia remis i powyżej 1,5 bramki. I to damy zadychu. I mamy prawie 200 do wygrania. I czekamy, aż się to wszystko ładnie nam zazieleni. Może się uda. Ostatnio mówię, fajnie było. No szkoda, że tego karnego tak podszedł, jakby go nie chciał strzelić. No trudno, zdarza się. Obstawiamy. 187 zł. I zamknij. I teraz obstawimy sobie tylko dzisiejsze mecze, żeby coś się dzisiaj działo. Belgia, Rosja, bramki gości 1,5. Do tego damy Włochy, Szwajcaria, bramki gospodarzy 1,5 i ostatni Turcja, Walia. Bramki gospodarzy 1,5, ale coś tego nie widzę. A czemu? Nie chcą mi tego dać. To za 8, bo tyle mamy. A czemu mi tak zrobili? Nieładnie. No dobra. Nie ma bramek, więc obstawimy sobie sumę celnych strzałów w meczu. 4 celne strzały w meczu Turcji. I taki kuponik sobie obstawimy.
na dzisiaj. Szkoda, bo chciałem dać półtorej bramki na gospodarzy, ale nie wiem dlaczego tego nie ma. No ale nic. Obstawiamy to. I mam nadzieję, że Wam też dzisiaj fajnie siadnie. I do następnego obstawiania. Cześć!